gospodarstwie Kamila z programu Rolnik Szuka Żony pojawią się łzy. Iza mocno przeżyje sytuację, która rozegra się w następnym odcinku. Rolnik zaoferuje jej swoje ramię. Co wydarzy się u najmłodszego z uczestników? W ostatnim odcinku Rolnik Szuka Żony na widzów czekało spore zaskoczenie. Aż dwie uczestniczki zrezygnowały same z dalszego udziału w programie. Jedną z nich była Kasia, która pożegnała się z Krzysztofem, a drugą, Justyna, która była kandydatką Kamila. U najmłodszego z rolników będzie się dużo działo. W zwiastunie kolejnego odcinka można zobaczyć m.in. płaczącą Izę. Rolnik szuka żony. U Kamila będzie dużo emocji. Iza zaleje się łzami, młody rolnik ją pocieszy. Ostatnio widzowie Rolnik Szuka Żony nie mogą narzekać na nudę. Działo się u każdego z rolników. Zaskakujące było odejście Justyny, która mimo swojej niechęci do życia na gospodarstwie, spodobała się Kamilowi. Ten drugi dzień pokazał mi, że muszę się jednak trochę zastanowić, czy chciałabym się tu przeprowadzić. Inaczej to zapamiętałam, jako dziecko nie robiłam za wiele, a tutaj wiadomo, musiałabym zabrać się do roboty. Dotarło do mnie, że nie ma sensu zajmować mu dłużej czasu, powiedziała Justyna w ostatnim odcinku. Rolnik powiedział, że była ona jego faworytką. Ale to już przeszłość. Zostały u niego dwie kandydatki, Joanna i Iza. W następnym odcinku dojdzie do emocjonującej sytuacji, co mieliśmy okazję zobaczyć w najnowszym zwiastunie programu. Prawdopodobnie Kamil podejmie decyzję, którą z dwóch dziewczyn widzi w roli swojej żony. Izie, która do tej pory dała się poznać jako bardzo emocjonalna osoba, puszczą nerwę. Zaleje się łzami, a oparcie znajdzie w ramionach Kamila. W skrócie odcinka widać także, że Iza komuś macha, co może oznaczać, że to ona została wybrana, a gospodarstwo opuszcza Joanna. Co tak wstrząsnęło Izą, dowiemy się w następnym odcinku.